today the stage was very fast. It was completely different. I was a little bit afraid of this speed because I'm not good on such stages, but the result is amazing. We got good on rhythm, the car was fantastic, and Victor did a very good job with navigation. Everything matched, so happy with today's stage. Przebite opony w jednym miejscu i dosyć mocno nawigacyjnie błądziliśmy. Nie mogliśmy jechać szybko, bo baliśmy się, że przebijemy kolejną oponę i nie moglibyśmy dojechać do mety, więc to było największe nasze wyzwanie. No ale na pewno dobra rzecz jest z tym, że jesteśmy na mecie. Szkoda Bernarda Tenbrinka i Toma Kolsula, którzy mieli dosyć mocny wypadek, ale na szczęście z nimi wszystko dobrze. Jechało mi się dosyć dobrze, nie miałem błędów nawigacyjnych, żadnych upadków. Tempo wydaje mi się, że trzymałem dosyć niezłe. Odcinek był szybki. Końcóweczkę, ostatnie 30-40 km trochę zwolniłem, bo były niebezpieczne odcinki z kamieniami. Nie chciałem uszkodzić motocyklu, nie chciałem się przewrócić. Finalnie wyszło ok, jestem zadowolony. Bardzo szybki etap, dużo niebezpiecznych, prostych takich po piachu z małymi szczytami, że nie było w ogóle widać co jest z drugiej strony. Startował dzisiaj za mną minutę Toby Price na jednym kamienistym odcinku, bardzo ciasny zakręt za szczytem. Ja tam wypadłem w duże kamienie, musiałem się z nich wydostawać. Toby też wypadł bardzo szybko, że prawie mnie przeciął w pół, na szczęście wyhamował i położył motocykl, także nic się nie stało, ale na pewno jak na wyścigi na długim dystansie to rzadko się coś takiego zdarza, żeby centymetry ratowały sprawę, ale wszystko szczęśliwie, także to najważniejsze. Miałem dużo przygód. Wyrwany pasek, dwa kapcie, problemy z elektryką. Więc dzisiaj się działo dużo, no i straciłem sporo czasu, około 40-50 minut.